Mieli za zadanie stworzyć krótkie filmiki o tematyce historycznej. Serca publiczności zdobył obraz uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Grybowie o akcji Góral, przeprowadzonej przez żołnierzy polskiego podziemia w czasie okupacji niemieckiej. Ale konkurs Fundacji Patria Nostra pozwolił odkryć znacznie więcej filmów, które inspirowały, budziły nostalgię i wzruszały. Młodzież szkolna, którzy są autorami wspaniałych, krótkich, dynamicznych prac konkursowych, są to filmy związane z historią Polski na najróżniejsze tematy. Poziom prac konkursowych z roku na rok jest coraz wyższy. Wyzwaniem na pewno było samo zebranie się i wymyślenie scenariuszu, a tak to myślę, że się czuję bardzo dobrze w nagrywaniu filmów oraz w montażu ich. Polska w obliczu tego, co się dzieje teraz za naszą granicą, musi zrozumieć, że patriotyzm to jest wiodące uczucie każdego młodego człowieka, którego dzisiaj musi trzymać. Jeśli nie będziemy mieć poczucia patriotyzmu, nie będziemy kochali swojej ojczyzny, to nie będziemy wiedzieć, jak obronić nasze wartości narodowe. Chciałbym poznać bliżej historię i to też jako cześć dla tych, którzy polegli, żebym ja teraz mógł w wolnej ojczyźnie tutaj uczyć się. Coraz więcej jest pasjonatów, coraz bardziej ich wciąga, zwłaszcza klasy ósme, kiedy zaczynamy mówić o czasach II wojny światowej, czy później czasy PRL-u. No liczy na to też poczucie pewnego bezpieczeństwa. To jest miejsce, w którym możemy żyć spokojnie. Mamy wszystkiego pod dostatkiem, niczego nam nie brakuje. Miłość i bezpieczeństwo przede wszystkim.